nie dba o nikogo w tym kraju. Nie dba o górników, nie dba o rolników, ale praktycznie nie dba o nikogo. Dba tylko o własne pensje, własne posady i nic więcej. Czas najwyższy, żeby ten rząd odszedł do lamusa w zapomnienie, bo czym dłużej będzie rządził, tym bardziej naród będzie wychodził na ulicę. Wczoraj mieliśmy przykład, dzisiaj znowu mamy przykład, a to jest początek tego wszystkiego, co się będzie w kraju działo. Pani redaktor, gdyby w naszej ojczyźnie było dobrze, to naród nie musiałby wyjeżdżać za granicę, matki osób niepełnosprawnych nie musiałyby protestować na ulicy, a niestety tak się to dzieje w tej chwili, że rząd zapomniał, ale od kilku lat zapomniał, od 8 lat praktycznie zapomniał, komu ma służyć. Rząd służy tylko dla siebie i dla swoich partyjnych interesów. Wobec tego jest to bardzo przykre, że te matki, które dzisiaj powinny siedzieć w domu z własnymi dziećmi, opiekować się, musiały wyjść na ulicę i walczyć o własne prawa. Niestety, tak dalej być nie może. Po prostu zafałszowaliście informację. Niepełnosprawny 6-letni Adrian, mieszkający z niepracującą mamą, może otrzymać w sumie 2427 zł miesięcznie. Datek mieszkaniowy również jego nie otrzymuje, na przykład i większość tutaj rodzin, bo też przekracza złotówkę. Następne, kolejne kłamstwo. Zdarza się, ale nie dostaje nikt 456 zł, tylko 50 zł albo 20 zł. Z kolei mówicie, dalej jest jeszcze śmieszniej, powiem tak, i nas obrażacie, drodzy Państwo. Podajecie przykład. Z kolei niepracująca 20-letnia Marysia, i zróbmy tutaj z niepracującej Marysi mojego syna, który jest teraz ze mną. Niepracujący 20-letni syn, żyjąca z niepracującą mamą. Ja się pytam, dlaczego my jesteśmy nazywani przez Państwa niepracujący? Szczególnie to się też Pana tyczy, bo Pan bardzo często to podkreśla, że jesteśmy niepracującymi rodzicami. Przecież marszałek Kopacz jeszcze, a teraz premier powtarza, że jesteśmy rodzicami, którzy wykonujemy bardzo ciężką pracę. A tu macie w informatorze na dzień przed naszym protestem po prostu informację, która nas powala z nóg, że jesteśmy niepracującymi rodzicami i możemy dostać 2700 miesięcznej pomocy plus dodatkowo 456 zł. Może nie wiem, no może pani minister się wypowie, no dlaczego takie kłamstwa? Dlaczego piszecie? Ale dlaczego piszecie? Ludzie więcej pracują niż państwo w ministerstwie. Poprosiliście nas o to, żeby odebrać petycję. Petycję? Ale mamy pytanie takie. Nie, to jest to pani minister. Drogie mamy, drodzy rodzice, rozmawiamy przy okrągłym stole. Nie, proszę, dajcie mi powiedzieć. Nie, pani minister, ale ja pani coś powiem, to ja pani zabiorę teraz ten głos, bo uważam, że mam do tego prawo, bo pani nie panuje nad okrągłym stołem. Powiem uczciwie, nie panuje pani, bo przychodzą, nawet na ostatnie spotkanie przyjechały nowe osoby, które dawały nowe postulaty. I państwo mówicie, że każdy może tam przyjechać, a nie chcecie rozwiązywać naszych problemów, i tam głos na podstolikach mają fundacje i stowarzyszenia, i państwo doskonale o tym wiedzą. Naszego głosu tam nie ma. Naszego głosu tam nie ma. Nie, proszę panią. Nie, dzisiaj ten protest organizują rodzice dzieci niepełnosprawnych z całej Polski. Dzisiaj nie jesteśmy, my w Sejmie, będąc na kafelkach 17 dni, przyjechaliśmy jako zwykli rodzice dzieci niepełnosprawnych. I teraz tak też przychodzimy, tylko że państwo nie chcą naszych problemów rozwiązać. Dlaczego nie ma tutaj pana ministra Dudy, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, który siedzi z tyłkiem od tylu lat i nie chce nic dla nas zrobić. I ogłasza sukces wielki, że dostaliśmy 95% dofinansowania do likwidacji barier, gdzie w system nie włożono złotówki, i dzisiaj, idąc składać wniosek, rodzic nie dostanie nic. Na żadną barierę architektoniczną, bo nie ma tych pieniędzy. Dlaczego państwo nas tak oszukujecie? Dlaczego cały czas rodzice drżą, bo skrzywdziliście ludzi niepełnosprawnych, dorosłych? Czy dostaniemy świadczenie, czy nie dostaniemy tego świadczenia? Dlaczego państwo tak postępujecie? Czy my naprawdę musimy drugi raz... Przepraszam, dobrze, to my wiemy. Dobrze, 1200 zł. Dlaczego państwo zmuszacie nas... Ale momencik. Świadczenie pielęgnacyjne. My to wiemy. Wszyscy to wiemy. Inne świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny plus dodatek. Niech pan nie będzie bezczelny, ja powiem panu tak. Bo pan po prostu, pan naprawdę już dawno powinien przestać zostać być urzędnikiem państwowym. Naprawdę. Może niech pan się zajmie opieką
mówimy o dziećmi niepełnosprawnymi. To podniesie pana klasyfikację trochę. Pan zawsze nam zarzuca i zawsze pan mówi, że jesteśmy niepracującymi rodzicami. Ja pytam, ja pytam, skąd są te kwoty? Pani minister, nie, krótka odpowiedź. Skąd macie te kwoty? Żeby to wam powiedzieć. Ale nie, proszę pana, to 1200 zł jest 2200 zł, a skąd macie ponad 2700? To ja już pani wytłumaczę. Więcej pani kosztuje niż dajecie ludziom na miesiąc. Został zrealizowany. Czy my musimy drugi raz położyć się na kafelki w Sejmie i po prostu realizować kolejny, drugi, trzeci postulat? Wyświadczenie pielęgnacyjne wynosiło ile? Ale mówimy teraz o świadczeniu. Nie, wie pani co, pani minister, ja pani powiem co. Czekamy, poczekaj Kubuniu, ja pani minister, pani powiem co. Żeby przyszedł do domu w końcu do nas urzędnik. Żeby zbadał potrzeby niepełnosprawnych dzieci i zaczął je realizować, a nie matka z toną dokumentów idzie dzisiaj do PFRON-u w styczniu i słyszy, nie ma pieniędzy. Poprosiliście, żeby wyszła, chcę odebrać petycję. Proszę mi ją wręczyć. To pan Henryk, zapraszamy na spotkania do CPS Dialog. Średnio raz w miesiącu. Ale na jakie spotkania? Ale państwo reprezentujecie nie radzie, co mają spotkanie. Inne są zadowolone. Ale żadne pani mówi. Dlaczego pani powtarza okłamliwą opinię? Miesiąc temu z ministrem pracy, ministrem Kamyszem. I minister Kamysz powiedział, że stoliki dobiegają ku końcowi. I pani wychodzi dzisiaj i mówi, że my mamy jeździć do CP dialogu, żeby prowadzić dialog. Ja państwa zapraszam, tak jak się umawialiśmy w styczniu, wtedy kiedy będziemy prezentować zapisy zmieniające ustawę o świadczeniach rodzinnych. Bo rodzice są tak zdeterminowani, że będą tak dokonywać. Pani minister, będziemy przyjeżdżać, co powiemy tak. Będziemy przyjeżdżać tutaj co miesiąc do państwa, aż w końcu zlituje się pani marszałek, pani premier już teraz Kopacz i spotka się z nami, tak. Bo czas na resetację tego okrągłego, stołu. Kopacz był na spotkaniu z nami, czekam na państwa. Dobrze, wiem, pani Kidawa-Błońska, my spotkaliśmy się już wielokrotnie i ta pani też zna nasze problemy. Dobrze, więc jeszcze raz powiem, będziemy przyjeżdżać tutaj co miesiąc do państwa. Co miesiąc, jeżeli nam pozwolą finanse i ludzie się zlitują i będą nam dawać wciąż na autobusy, to będziemy tutaj co miesiąc. Pojedziemy na 5 maja do Brukseli i pokażemy po prostu czterokrotnie to wszystko, co mamy na transparentach. Czyli państwo, czekam na petycję. Czyli państwo muszą naprawdę się zmobilizować, żeby zaprosić Pani nas na rozmowę i słuchać. Pan Henryk Szczepański. Przepraszam bardzo, ja mam z dzieckiem 16 lat. No właśnie, może rodzicom dajmy to 153 na miesiąc bez prawa do zasiłku, świadczenia pielęgnacyjne bez prawa do renty socjalnej. Jak mam żyć z dzieckiem? Rehabilitację prowadzę. Kto mi za to zapłaci? Od marca nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć. Szanowni państwo, jak mam pracować? Jak mam żyć z dzieckiem? Żeby odebrać czekacie, petycję. Aż dziecko to 18 dni umrze? Prasowym, wtedy wszystko sobie wyjaśnimy. Jestem w sądzie. Natomiast chcę odebrać petycję. Nie ma petycji? Jak to jest na sobie na rehabilitację? Gdzie jest ten Henryk Szczepański? Pani da mi jedną wypłatę. Przepraszam, kiedy briefing prasowy? Całe roczne wyposażenie. Róbcie zdjęcia! Propaganda! Rząd gratuluje, patrzcie teraz, jak rząd świetnie tak załatwia. Tak. Wspaniałe! Brawo, udało się. Udało się, panie minister, ale należy pomagać, bo tak wspaniale, że nie mogą tutaj. Jak żyć, pani minister? Jak żyć, pani minister? Pytałeś mnie, żebym poprosiłeś mnie, abym ci w krótkich żołnierskich słowach powiedział, po co tutaj i dlaczego tutaj jestem. W krótkich żołnierskich słowach nie mogę, bo byłyby to słowa żołnierskie rzeczywiście. Jest to tutaj dlatego, ponieważ dzieje się krzywda, ewidentna krzywda i jest to paradoksalnie powiązane, również mogę to powiązać z górnictwem. Prezes spółek węglowych zarabia takie pieniądze, które jednego miesiąca bierze takie pieniądze, które spokojnie wystarczyłyby na obsłużenie opiekunów, którzy muszą rezygnować z pracy przez kilkanaście lat.
dzieje się tutaj niesprawiedliwość i mamy kolejny przykład, czy kolejny przykład na niedotrzymywanie obietnic przez obecną władzę. Ten, który obiecał spełnienie kilkunastu postulatów opiekunów dzieci niepełnosprawnych, jest w tej chwili w Brukseli z wypłatą jeszcze większą niż prezesa spółek kopalni. Emocje znowu mnie troszeczkę zżerają i dlatego trudno mi dalej mówić. Ja jestem sam rodzicem dziecka niepełnosprawnego, jest to inna niepełnosprawność, inny stopień niepełnosprawności. Dziecko jest po dwóch przeszczepach, czekamy na trzeci, ale te same zresztą przepisy dotyczą tak mojego dziecka, jak i tych dzieci, które wymagają całodobowej opieki. Spojrzyj na te transparenty, 153 zł zasiłek pielęgnacyjny na miesiąc. Żeby Polska w siłę rosła, trzeba owoca, a nie osła. Oni szanują naród, jak się boją narodu, jak wczoraj u górników to się działa. Ja wolę się ciebie, jak ona ma dyskutować, jako nie fachowiec, fachowcami. Dzisiaj będąc lekarzem, boję i dziwię się, że nie wyjdzie do was, jako lekarz, gdzie powinna się opiekować osobami niepełnosprawnymi, a także dziećmi. Tak dużo i dużo razy oszukiwał i mnie, kiedy się stawiłem o matki i o dzieci niepełnosprawne i teraz przy okrągłym stole, a także jednocześnie teraz cały czas oszukuję wam te dzieci i te matki. Czas najwyższy na tym miejscu, do roboty! Ta hołota do roboty będzie dawno pójść. Bo wy nie jesteście rządem! Wy jesteście nie rządem i hołotą! Polska matka walczyła i walczy o godne życie własnych dzieci. Słuchajcie, stoimy przed kancelarią, stoimy teraz przed Sejmem. Petycji nikt od nas nie chce wziąć. Powiedziano, że mamy zostawić na biurze podawcze. No przecież to jest taki skandal. Nie, ładnie. Pan trener to tylko z piłkarzami. Pozdrawiam Balbiny. Ignorował pan osoby niepełnosprawne. Trudno. Może... No właśnie, przechodzą tutaj, stoimy w tej chwili pod Sejmem, przechodzą różni politycy. Teraz akurat przyszedł pan poseł Tomaszewski, tak? Który tak naprawdę, no mówię, każdy poseł tutaj nie widzi nas. No oczywiście, to jest więcej niż arogancja. Uciekała przed chwileczką. Idzie kolejny poseł z Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo, może państwo się zainteresują tutaj rodzicami. Proszę pana, halo. Proszę pana, jako